Dzień dobry, jak się mamy? Ja i ty w najbliższe 14 dni. Zapraszam cię na króciutkiego live'a, aby zaprosić cię tak naprawdę na cudowne 14 dni z nami. Dzisiaj informacje, co możesz razem zrobić z nami, co będziemy my robić i co mam nadzieję również zrobisz i ty. Będziemy to robić po to, żeby poprawić swoje zdrowie. Będziemy to robić po to, żeby poprawić swoją energię. Będziemy to robić po to, aby pozbyć się toksyn z naszego organizmu. A zatem co dla ciebie przygotowaliśmy na te najbliższe 14 dni? Przygotowałem tutaj tablicę i pozwolę sobie przełączyć teraz na tą tablicę, abyś mógł zobaczyć, co będziemy wspaniałego robić przez najbliższe 14 dni. I mam nadzieję, że dołączysz i ty. Ja i ty przez najbliższe 14 dni, czyli tak zwany 7-dniowy detoks sokowy. Ale nie od dzisiaj. Dzisiaj zaczynamy przygotowania, ponieważ detoks sokowy wystartuje 1 października, czyli już za tydzień. Co razem zyskamy? Dożywianie komórkowe. Widzisz, nie wiem czy wiesz, ale nasze ciało, nasz układ pokarmowy tak naprawdę działa jak taka wyciskarka do soków. Każdy posiłek, który zjadamy, jest zamieniany na płyn, jest zamieniany na sok i tylko sok przedostaje się do naszego ciała. W momencie, kiedy uda nam się z roślin wydostać te soki, wydostać te wszystkie składniki odżywcze, wszystkie minerały, enzymy, witaminy, wszystko, co jeszcze nawet człowiek nie był w stanie określić do tej pory, wypijemy ten sok, jesteśmy w stanie bardzo szybko wchłaniać te posiłki, bardzo szybko wchłaniać te składniki odżywcze i przez 7 dni naprawdę możemy dostać masę składników odżywczych przed sezonem grzewczym? Nie, przed sezonem tak zwanego oczyszczania. Także będzie ważne, abyśmy przez najbliższe 7 dni do detoksu, jak również podczas detoksu, dożywili swoje ciało po to, aby te było gotowe na całą jesień i zimę. Także dożywianie komórkowe, oczyszczanie z toksyn. W momencie, kiedy przestajemy zjadać posiłki stałe, nasz organizm zaczyna szukać energii w naszym tłuszczu. I to nie ma znaczenia, czy my jesteśmy grubi, czy chudzi. Nasz organizm ma zawsze zapasy energii. Niestety w tej energii, w tym tłuszczu również znajdują się toksyny. Wszelkie toksyny rozpuszczalne w tłuszczach, czyli praktycznie wszystkie, które są dostępne w środowisku, niestety siedzą również w tych tłuszczach. W momencie, kiedy zaczynasz pić soki, twój organizm patrzy, oho, nie mamy tutaj z czego pobierać energii, bo te soki to jest dożywianie komórkowe, zaczyna spalać tłuszcz. Wtedy toksyny uwolniają się na zewnątrz i możemy je po prostu wydalić. Także dożywianie komórkowe, oczyszczanie z toksyn, lżejsze ciało. Niektórzy z nas będą mogli liczyć na to, że kilka kilogramów nam ubędzie. Na początku zejdzie z nas woda, a później może kilogram, może nawet dwa tłuszczu. Pozbędziesz się i będziesz mógł być dzięki temu zdrowszy. Więcej energii. Bo widzisz, ta energia z tłuszczu to jest dużo lepsza energia. To jest energia, którą uwielbia nasze ciało. Dużo lepiej nam się na tej energii jedzie. Jest to tak zwana ketoza. Będziemy w stanie dotknąć ketozy. Będziemy mogli wytworzyć ciała ketonowe w naszym organizmie. Nasze ciało lepiej będzie się czuło. Nasz umysł będzie lepiej pracował. A dzięki temu również będziesz mieć dużo więcej energii. Bo nie będziesz marnować. Marnować to chyba jest dobry wyraz energii na trawienie, a będziesz się zajmował naprawianiem, to jest dużo mniej potrzebne do tego energii. No i oszczędności. Ciężki sezon przed nami, niektórzy mówią, ale co tam, my możemy zaoszczędzić. W momencie, kiedy przestamy zjadać posiłki, a pijemy tylko soki, możemy zaoszczędzić na jedzeniu. Możemy zaoszczędzić na jedzeniu, po prostu odłożyć sobie troszeczkę więcej grosza, dzięki temu, że będziemy pili tylko soki, ale też możesz zaoszczędzić, jeśli nie masz jeszcze wyciskarki, albo twoja wyciskarka jest stara, to oczywiście w przypadku naszych detoksów, my po prostu za wszelką cenę staramy się, żeby dać dla ciebie jeszcze większą motywację i na przykład zmienić sobie wyciskarkę. I uzgodniliśmy z Alfa Pure, ze Zbyszkiem Bańkowskim, że tym razem również musi być promocja. Dlatego z Alfa Pure, wyciskarka Alfa Pure, możesz wybrać sobie kolor biały, czarny lub burgundowy. Do tego niebieska spirulina, która będzie potrzebna nam na dzień niebieski, kiedy to będziemy robić sobie sok niebieski. Plus do tego pojemniki szklane, ponieważ w zestawie są pojemniki tworzywa października, czyli w dniu, kiedy startuje detoks. Zrób wszystko, żeby mieć ten zestaw u siebie w domu i żeby skorzystać z czyściutkiego, nowiutkiego zestawu i dożywić swoje ciało. Tylko 50 zestawów, także kto pierwszy, ten lepszy. Jak najlepiej to zrobić? Jak najlepiej oczyścić swoje ciało, przeprowadzić detoks? Przede wszystkim już dzisiaj odstaw mięso, jeśli jeszcze je zjadasz. Przez najbliższe 14 dni unikaj pokarmów odzwierzęcych. Przez 7 dni detoksu będziemy pili tylko same soki, natomiast już przed detoksem warto odstawić mięso, ponieważ mięso potrafi zalegać w naszym organizmie nawet kilka dni.
momencie, kiedy zaczniesz detoks, a zjadłeś sobie wieczorem kawałek mięsa, to to mięso będzie gniło w Twoim ciele i dodatkowo będziesz się z tego tytułu źle czuł. Po co Ci to? Odstaw mięso już dzisiaj i przez najbliższe 7 dni nic po prostu od zwierząt nie zjadaj. Drugie, unikaj przejadania się na 24 godziny przynajmniej przed detoksem same roślinki. Jeśli będziesz się przejadać, bo pomyślisz sobie, nie będę nic jeść przez 7 dni razem z odmładzaniem na surową, muszę koniecznie się najeść, zrobić sobie zapasy, no to później będziesz się potrzebować tego pozbyć ze swojego jelita. Po co Ci to? Jedz lekko strawnie, niech ten posiłek szybko przepływa przez Twój układ pokarmowy i wydalniczy, aby ten układ pokarmowy i wydalniczy był czysty przed detoksem, a przed 24 godziny przed samym detoksem jedz już tylko same roślinki, najlepiej w formie surowej. Po trzecie, zrób oczyszczanie jelita grubego, lewatywa. Jeśli masz lewatywę, to zrób sobie lewatywę tuż przed detoksem. Możesz robić w każdy dzień detoksu tak samo, ale tuż przed detoksem na pewno chociaż raz zrób sobie lewatywę. Dlaczego? Dlatego, że te toksyny, które mamy w swoim ciele, one będą szukały drogi ujścia, wyjścia z naszego organizmu. Im łagodniej będzie im uciekać z naszego ciała, tym lepiej. Możesz oczywiście zrobić sobie sauny, możesz zrobić sobie dodatkowe kąpiele gorące, chociażby z olejkami eterycznymi. Możesz doprowadzić do tego, żeby wszystkie Twoje rurki w Twoim ciele były łatwe do wyrzucenia toksyn na zewnątrz. Żeby skóra była lekko wyrzuciła na zewnątrz, żeby była łatwa w tej wymianie toksyn na zewnątrz, ale również jelito grube i zachęcam do tego. Numer 4. Przez 7 dni razem z nami od 1 do 7 października pij tylko soki. Tylko soki i jak padnie takie pytanie, a ile tych soków? Ile chcesz? My mniej więcej wypijamy około 2 do 3 litrów soków dziennie. Więcej się nie chce, ale wiem, że niektórzy rekordziści nawet do 5 litrów soków wypijają. To nie jest konieczne. Jeśli ktoś jest na głodzie cukrowym, no to być może będzie mu się chciało trochę tych soków więcej wypić, ale naprawdę zachęcam do tego, żeby pić tylko soki, nie przepijać się wcale tymi sokami. My wcale nie musimy wypić już nie wiadomo ile tych soków, ponieważ one są bardzo odżywcze i pij właśnie przez 7 dni tylko soki. A piąty, zaraz po detoksie, bardzo ważne, jedz lekko i najlepiej zdrowo. Jeśli skończysz detoks 7 października, 8 października, nie planuj kolacji ze znajomymi. Nie planuj wypadu na pizzę czy na jakiegoś steka, ponieważ Twój układ pokarmowy będzie zwężony. Twój układ pokarmowy będzie zwężony, ponieważ nie będziesz wkładać tam żadnych posiłków stałych przez 7 dni. Jeśli wsadzisz coś, co jest za duże, za grube, nie pokryziesz tego dobrze w buzi, no to może się zapchać. Będzie bolało, a po co Ci to? Także zachęcam do tego, żeby zaraz po detoksie jeść lekko, lekko strawnie i najlepiej już zdrowo, do końca życia. Detoks zaczynamy 1 października. Będziemy mieli tutaj spotkania na Facebooku, na YouTubie, ale też jeszcze jedna niespodzianka, którą mam nadzieję, że uda się zrealizować. W każdym bądź razie będzie jeszcze jedno fajne miejsce, gdzie będziemy nadawać. Będziemy spotykać się z Tobą codziennie od 1 do 7 października. Będziemy mieli 7 kolorów. Jeśli chcesz detoks, jeśli chcesz zobaczyć, jakie produkty warto już sobie gdzieś tam, nie wiem, wyszukać, bo może kupować to jeszcze nie na tydzień przed, ale jeśli chcesz, to wpisz pod spodem, wchodzę w to. Jeśli w to wchodzisz, to wchodzę w to i pod spodem napisz, poproszę, detoks. Wkleimy Ci detoks, również w tym poście będzie detoks pod spodem, który możesz pobrać. To jest całkowicie za darmo, po prostu za darmo pobierasz, jest cały e-book, w którym jest opisane, jakich soków będziemy używać, jakie soki na dany dzień i mam nadzieję, że wchodzisz w to. Mam nadzieję, że wchodzisz w to i będziemy działać przez najbliższe 14 dni. Będziesz z nami, kochani. Ja już się nie mogę doczekać. Ja już się nie mogę doczekać. Za parę dni wylatuję na Kostarykę. Będzie tam razem ze mną i Zbyszek Bańkowski. Będziemy ekipą i będziemy po prostu działać. Będziemy działać i mam nadzieję, że również z Tobą. Wpisz pod spodem, jeśli chcesz detoks, żebyśmy Ci podesłali linka. Napisz pod spodem i co? Ja widzę się z Tobą już jutro. Do zobaczenia. Cześć!